Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Pomidorowy.pl, aka Michał, a was zapraszam na kolejną sesję. Zagrajmy w Team Buddies na PlayStation 1. Poprzednim razem mieliśmy, że tak powiem, świat numer 4, czyli świat Droppy Wood, czy innymi słowy świat leśny. Świat leśny. I tutaj mieliśmy walkę z Eve Findem, innymi słowy. I mieliśmy oczywiście świat pustynny, gdzie mieliśmy poziomy bardzo wspaniałe, jak chociażby Sphinx Jinx, czyli innymi słowy relikty, albo Anki czasowe. No i cóż, znaczy Anki czasowe, jeżeli chodzi o Crasha Bandicoota, bo ja sobie lubię tak nawiązywać do Crasha Bandicoota. I mamy pierwszą połowę gry już zaliczoną, ponieważ ta gra posiada 8 światów, a my obecnie jesteśmy w piątym. Więc myślę, że bez zbędnego przedłużenia zabierzmy się za poziom, który jest zmorą mojego dzieciństwa, kiedy pierwszy raz podchodziłem do Team Buddies i ogólnie zmorą chyba wielu graczy, którzy grali w Team Buddies, dlatego że to jest jeden z najtrudniejszych poziomów lub jedna z najtrudniejszych misji. Chilling Fields, ruszamy z koksem. Dobra, jestem już zmniejszony, tak więc Herdy Berdy. To jest właśnie ten poziom, który napsuł mi wiele krwi. Wiele krwi? Dużo krwi mi napsuł, ponieważ fabuła tego poziomu jest taka, że musimy te pingwinki, które tutaj widzicie, zaprowadzić właśnie do tego oto słupa. Ale myk polega na tym, że musimy uważać na oczywiście przeciwników, czyli na innych buddy oraz na yeti, które sobie tutaj będą chodziły po poziomie. Tak więc, no jestem ciekaw, jak nam pójdzie ta misja, szczególnie, że wczoraj sobie ćwiczyłem tę misję i jej w ogóle nie przeszedłem, więc liczę teraz na to, że jakimś fartem uda mi się to przejść. Będę miał na razie 3 próby, jeżeli za trzecim razem się nie uda, zmieniamy misję i wrócimy tutaj pod koniec, jak będziemy chcieli opuścić ten świat, czyli świat numer 5, innymi słowy. Okej, więc tak, mamy 6 minut do zrobienia tego. I dlaczego jest to jedna z trudniejszych misji? Bo pewnie zaraz ktokolwiek do mnie powie: ale Michał, no co ty w ogóle gadasz? Jak to może być trudna misja, skoro 6 minut to jest sporo czasu? Okej, 6 minut to jest sporo czasu. Tylko że, jakby to powiedzieć, sztuczna inteligencja tych pingwinów czasami powoduje, że masz ochotę rozpieprzyć pada o jakąś ścianę lub cokolwiek. Dlatego że one w ogóle nie reagują bardzo często na komendy i zanim one się doturlają do mety, no to trochę czasu minie. Więc tak tylko was przestrzegam przed tą misją, jeżeli będziecie chcieli się podjąć Team Buddies. O ile będziecie chcieli oczywiście ogrywać Team Buddies. I przy okazji się musiałem też w OBS-ie upewnić, czy aby na pewno wszystko działa. Wszystko działa. Dół, góra, dół, góra, dół, góra. Jedziemy z koksem. A więc tak, mój plan jest taki, że na początku uderzymy o pomarańczowych. Pomarańczowi są niedaleko, zaraz wam nawet pokażę. Power Orb Gun. Jeżeli chodzi o Power Orb Gun, powiem szczerze, że jest to dosyć fajna broń, aczkolwiek to jest broń, która może ciebie zabić. Dosłownie. Dobra, spadł na dół ten pomarańczowy dupek. Trzeba się teraz go pozbyć, żeby nie zdążył zrobić następnego buddy. Dobra, wyeliminowany. Ogólnie też zapomniałem wspomnieć o tym, że również poprzednim razem, w poprzedniej sesji poznaliśmy nowy typ buddies, czyli niewidzialne buddies. Co mogliśmy zobaczyć po ostatniej cutscence, tak więc dobrze, że teraz udało nam się unicestwić tego pomarańczowego, bo mógłby sobie zrobić pomarańczowego buddies, co skończyłoby się po prostu źle. Teraz pytanie, czy coś dla nas spadnie? Nie. A nie, spadło. Jest no skrzynka czerwona, ale wiem, że od tej... O, dobra, jest. Musiałem troszeczkę poczekać. Super komando. No, nie chciałem jego za bardzo robić, ale skoro już jest, to niech będzie. Mam nadzieję, że pingwinki teraz nie będą tutaj się ruszały stąd. Wolałbym broń zrobić, wiecie? Kurde! Ja tego bardzo nie lubię. O Jezus, jak ja tego nie lubię.
Dobra, niech będzie. Zjedźmy na dół, zróbmy sobie takiego czołga, chociaż już wiem, że dałem dupy. Jeżeli chodzi o tę misję, ale trudno się mówi, no spróbujmy, może będzie lepiej trochę. Za dużo czasu straciłem. Fuck, najgorzej. Chociaż może aż tak źle nie będzie, tylko będę musiał trochę naokoło pojechać. To na pewno nie tutaj. Ale dałem dupy, ja pierdzielę, no. Tyle czasu stracić. Ajajaj. Ale dobra, przynajmniej sobie mniej więcej ogarnę drogę do tych żółtych. Ponieważ niedaleko tych żółtych oczywiście jest ten cały exit, o którym wam wspominałem. Żeby te pingwinki mogły się tam dostać. Jezus Maria, po co ja to robiłem? Ja chciałem zupełnie coś innego, ja chciałem mieć trochę potężniejszą broń. Ale dobra, no już niech będzie. Moja strata. O, już mamy tutaj jednego dupka. No właśnie, to jest to, o czym ja mówiłem. Dałem dupy, no i mam tego konsekwencje. Dobra, jeszcze raz zaczynamy, tak więc pozwólcie, że teraz ja wam po raz kolejny wyedytuję. I widzimy się w momencie, kiedy napadnę znowu na tych żółtych. I tym razem z lepszą trochę bronią. Albo najpierw pokażę wam, o jaką broń mi chodziło, jaką chciałem sobie zrobić. A potem napadniemy na żółtych. Taki scenariusz sobie ułożyłem. No, multi-orb gun, o to chodziło. Teraz będziemy mieli trochę potężniejszą broń. Więc dobra, idziemy teraz trochę na skrótem, ponieważ powinienem w inną stronę pójść. Aha, no to świetnie. To dostałem na strzała. Dobra, lecimy z koksem, patrzcie teraz na to. Patrzcie, jak teraz tego żółtka pocisnę. Patrzcie, jak się dymi z niego. Chodź tutaj, chodź tu teraz. No, i padł. Po trzech strzałach, gdzie poprzednia wersja tej broni, no, zabierała trochę mniej HP. Dobra, następny żółty. O, to trochę nie ogar, więc... No, bułka z masłem. Bardzo szybko sobie poradziliśmy. Dobra, więc z tego co... A, tu jest jeszcze jeden, kurde, zdążył się zespawnić. No, to teraz ci nie popuszczę. Trzeba było się nie aktywować. To chyba był ostatni. Mam przynajmniej taką nadzieję. Dobra. Więc mamy 3 minuty 22 sekundy. Więc teraz wrócimy do bazy. I zaraz trzeba będzie sobie ustalić drogę, jaką będziemy musieli pokonać, żeby dostać się do exitu. To nie będzie łatwe zadanie, od razu mówię. Dobra, jeden mój buddy tutaj się zabawia z tym Yetim. A my natomiast bierzemy pingwinki i pokazuję wam teraz skurwysyństwo tej misji. Chodźcie, idziemy. Cała czwórka. Ten ostatni, jak widzicie, ma ewidentny problem z jakąkolwiek reakcją. Dlatego poprosiłem, aby wszyscy szli za mną, bez wyjątków. I złazimy tu na dół. Halo, halo, pingwinki. Już, na dół. Idziemy na dół. Do mnie. Szybko, szybko. Tutaj. Dokładnie. I teraz sobie ustalamy drogę. Musimy dostać się za żółtych. Tam właściwie nawet kawałeczek widać tego, ale kurde, niestety całości nie mogę wam pokazać. Ze względu na to, że idziemy tutaj. Chodźcie. Thank you.
Widzicie, co tutaj się dzieje, co nie? Widzicie, jak to mniej więcej wygląda. Wiecie, dlaczego teraz ja cicho siedzę, no nie? Bo te zasrane pingwiny nie chcą iść. No, tą trasę musimy pokonać. Tylko jak one... Jak my mamy tą trasę pokonać, skoro one nawet nie chcą tu przyjść? Tu do tego miejsca. O, tutaj muszą stać. Tutaj, o, tutaj. Jezus Maria, z kim ja współpracuję? Z kim ja, kurde, współpracuję? Do ciula Wacława jednego. No i się nie uda, no bo kurde, dwa pozostałe się gdzieś zgubiły. O, tutaj, proszę bardzo. No błagam was. Dobra, idziemy w miarę równo. Tamte też troszeczkę są w tyle, ale przynajmniej ten, doganiają nas powoli. Chodźcie tu. Tutaj. Tutaj. Trzeci też. Gdzie jest czwarty? Ty. Chodź tu. Wszystkie. Za mną. No tutaj. Czwarty. Szybciutko. Teraz idziemy tutaj i tam do środka. Szybciutko, szybciutko. Może zdążymy. Jeżeli się nic nie odwali po drodze. Chodźcie. Jezu, trzeba im pokazać. No chodźcie tu, tutaj. I ten czwarty, gdzie on jest? Gdzie on polas? Chodź. Te pingwiny muszą mieć, kurde, specjalne traktowanie, ja widzę. Chodź tu. Tutaj. Drugi jest. Gdzie jest trzeci? No tutaj. No, kurde. Tutaj. O, tam się zgubiły, kurde. Głąby. Chodźcie, tutaj. O, 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 o. Yes. Anyone fancy a quick ruby? I'm Hank Marvin. Ja pierdziele, powiem wam szczerze, że to jest naprawdę mordęga, nie? Sami teraz widzicie, dlaczego nikt normalny nie lubi tej misji. Masakra. O, udało się zdobyć złoty medal. Świetnie. Normalnie jestem uradowany. Dobra, czas na następną misję. Sub-Zero Hero. A nie, dobra, Sub-Zero Hero nie możemy zrobić, więc czas na Ice Cream. Zapomniałem, że ten, możemy robić tylko poziomy, gdzie są zaznaczone tą czerwoną, tą skrzynką. Dobra. To będzie łatwa misja, ponieważ ona nie jest jakoś super trudna. Z tego co pamiętam, ona polegała na tym, żebyśmy wymordowali wszystkich za pomocą medyka. A medycy, jak dobrze pamiętacie, potrafią się leczyć, tak więc same plusy. Ja nie potrzebuję żadnych skrzynek, żeby się leczyć. Po prostu mogę sobie latać, kurde, i mi się życie samo będzie regenerowało. Tak więc to jest naprawdę bardzo w porządku. Słyszę te pingwiny, ale na razie się nimi nie interesuję. Znaczy, nie muszę się już w ogóle nimi interesować, bo tą gorszą misję zrobiliśmy na początku. No i co? Lecimy z koksem. Atakujemy wszystkich. A jak? Jak widzicie, medycy mają to do siebie, że ten, że oni widzą jakby pasek wroga. Tak więc w momencie, kiedy ja tutaj jestem medykiem, to ja mogę widzieć mniej więcej ich pasek zdrowia, ile oni mają zdrowia.
ile w zasadzie każdy może mieć zdrowia. I to jest jakby fajna sprawa, jeżeli chodzi o medyków. Bo to jest coś, co bardzo często się widzi, jak się, wiecie, przechodzi bossa. Bo tylko bossowie mają pasek zdrowia. No a my tutaj mamy jakby troszeczkę takie teraz ułatwienie. Sami zresztą widzicie, że ja nawet nie muszę niszczyć żadnych skrzynek, bo medyk sam się leczy. Tak więc zaraz wrócimy oczywiście do tego na pole bitwy. Tylko najpierw poszukamy może jakichś skrzynek. A nie! Przepraszam bardzo, mamy tutaj broń. Zapomniałem, że kompletnie o tym. Flame jet. Dobra, teraz to będziemy mogli pocisnąć towarzystwo. Zapomniałem, że to jest broń, która bardzo ułatwia tę misję, dlatego jak widzicie, nie jest ona jakoś super skomplikowana. Nigdy w zasadzie ją nie uważałem za super skomplikowaną, bo za młodu, kiedy tutaj doszedłem i z moim kolegą, to żeśmy tutaj ładnie koksili, jeżeli chodzi o tę misyjkę. Tak więc nic, tylko się cieszyć, że tak powiem. Zaraz ich wykończymy. Tak więc jeżeli chodzi o misję z pingwinkami, jak mam jeszcze tak na szybko wrócić, to ja i moi przyjaciele nienawidziliśmy tej misji z całego serca. I szczerze powiedziawszy, ta misja powodowała, że pewnego razu dosłownie żeśmy wyłączyli konsolę i nie zagrali przez jakiś czas w tę gierkę. Przez jakiś czas mam na myśli jej tydzień dokładnie. Potem wróciliśmy, no i skończyliśmy piąty świat, a potem gierki tak czy siak nie ukończyliśmy, dlatego że no później o niej trochę zapomnieliśmy i skończyliśmy tak naprawdę nasze perypetie na szóstym świecie. O zgrozo, czyli na następnym świecie żeśmy skończyli całą perypetię. W ogóle coś, czego nie skomentowałem, ale muzyka po prostu jest wyrąbista tutaj. I oczywiście, jak to bywa w samej grze, grafika po prostu jest piękna ogólnie w tym świecie. Ogólnie cała ta gra moim zdaniem bardzo ładnie graficznie wygląda. Może nie jest to jakby dzieło sztuki na zasadzie, że kurde, super realizm i tak dalej, ale po prostu jak na grę z Playaka jedynki wygląda po prostu świetnie. I to jest moim zdaniem fakt. Jest jeszcze gdzieś jakiś typo. O, widzę go. Trzeba się do niego wybrać. Pomarańczowy chyba został. To be honest, I really didn't think you had it in you. Ta jest, moi drodzy, ta jest! Udało się! Bardzo dobrze. Tak więc zgodnie z tradycją, moi drodzy, jako że to jest piąty świat, to tutaj nie będziemy mieli bossa. Tak więc bądźcie na to przygotowani. Teraz będziemy mieli poziom Sub-Zero Hero. Sub-Zero to troszeczkę mi się kojarzy z tym, z Mortal Kombat Sub-Zero. Wiecie, o co chodzi. Okej, no to ruszamy w takim razie z koksem. Zobaczmy, na czym będzie ta misyjka polegać. Aha, to jest krótka misja z tego, co pamiętam. Ona polega na tym, że będziemy musieli po prostu uratować doktora. Tak, doktora? Albo profesora? Naukowca, o, jeszcze lepsze słowo. Naukowca, będziemy musieli go po prostu uratować i go szybko do naszej bazy eksportować, chciałem powiedzieć. No wiecie, o co chodzi, no kurde, musimy go do naszej bazy dostarczyć i tyle. O, jesteśmy ninjom, ale fajnie. Dobra, przydałaby się może jakaś mała broń, bo ja co prawda nie będę chciał walczyć z buddies. Ja bym wolał po prostu sobie troszeczkę ich ominąć. Ale nie jest, jest to nieuniknione, że będę musiał pewnie im i tak dupę skopać, tak więc miejmy nadzieję, że nie, ale jestem na to przygotowany, że jednak tak. Że jednak trzeba będzie im łomot spuścić. Power Orb Gun.
I dobra, gdzie jest nasz naukowca? Tu go nie ma. Okej. Ja na razie nie zwracam na nich uwagę. Wy się tam klepcie między sobą. Ja idę po naszego doktorka. Dobra, jestem z powrotem. Niestety nie udało mi się za pierwszym razem tutaj przeżyć. Więc musiałem się, jak widzicie, wrócić i stworzyć trochę inną broń. Kurde. Jest! Chodź! Chodź, 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 chodź! Nie uciekaj, przepraszam, nie chciałem rzucić. Nie chciałem w ciebie rzucić granatem. Skończ panikować. Skończ panikować. Ziomek. On zaraz powinien skończyć panikować. No. Gdzie ty biegniesz? Dobra, chodź. Ze mną. Znaczy za mną. Szybko, 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 uciekamy! Uciekamy! Szybko, szybko, szybko. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj za mną. Za mną. Jezus Maria. Całe szczęście jego komputer nie jest na tyle głupi jak tych pingwinów. Albo wielbłądów, bo wielbłądy też były specyficzne. Pod tym względem. Chodź do góry, do góry. Dokładnie tak, ziomuś, do góry. Nie w bok, tylko do góry. I dotykasz mojej bazy i kończymy misję. Chodź, 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 chodź. Dokładnie tak. Juu! Aha! Time for karaoke! Każdy w swoim języku gada, nie? Ninja też w swoim języku gada, więc no śmieszna sprawa, nie powiem, że nie. To była jedna właśnie z bardzo prostych misji. Co prawda na początku nie ogarnąłem, ale każdemu się błąd zdarza. No i ostatnia misja na ten świat, czyli na świat numer 5. Kill 'em and Creeper. To będzie podobna misja do tej, z tą różnicą, że teraz będziemy musieli... To będzie misja, która będzie polegała na tym, że będziemy musieli dostarczyć profesora albo naukowca do tego oto budynku i on będzie musiał spowodować eksplozję w tym budynku. Następnie będzie musiał z powrotem chyba do naszej bazy wrócić. Z tego co wiem. Doktor Mada Salori. A, on się nazywa Doktor Mada Salori. Więc Doktor Mada Salori musi dostać się po prostu do tego budynku i spowodować tam eksplozję czy cokolwiek. Tam zobaczymy, co będzie. Nie będę spoilerował. Ale z tą misją pamiętam, że się trochę męczyłem. No to mogę przyznać, że się trochę męczyłem. Co prawda nie tak bardzo jak z pingwinami, ale jest to trochę irytująca misja. Musimy teraz namierzyć ten żółty budynek, gdzie on jest. On jest, o cholera. Najpierw, a dobra, tu jest, okej. Czyli może nie aż tak daleko. Powiem wam szczerze, jestem ciekaw tej misji. Jak widzicie, ten doktor ma swoje imię, czyli doktor Mada Salori. I on musi jakby dostać się do tej bazy, żeby jakiś tutaj dysk podrzucić, a następnie wrócić do naszej bazy. Okej, czyli to będzie bardzo krótka misja, ale pamiętam, że za dzieciaka miałem z nią troszeczkę problemów. Dobra, chodź doktorku. Idziemy tutaj. Dokładnie tak. Chodź, 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 nie wstydź się. Idziemy w tę stronę, unikamy tych pomarańczowych. Pomarańczowi są B. Nie lubimy ich. I teraz... ojojoj. Trzeba zrobić to tak, żeby nas nie widziało to działko. O, dokładnie. Chodź tutaj, chodź, chodź. Chodź. Oj. Szybko, szybko, szybko. Dokładnie. Doktorku. Tutaj. A! Przydałoby się jakąś broń zrobić, bo trochę na pałę poleciałem, nie powiem, że nie. I to właśnie z mojej głupoty teraz zginąłem, bo to jest bardzo, bardzo łatwa misja.
A ja trochę na pałę poleciałem bez zrobienia jakiejkolwiek broni. Co za tym idzie, mogłem szybko te działka... pozbyć się ich mógłbym bardzo szybko, a tego nie zrobiłem. Tak więc mam teraz nauczkę. Chodź, doktorku, Madasalori. Madasalori, Jezu, jakie dziwne imię. Też lepiej by go nazwać, nie wiem, po prostu doktorek. Bo kurde, to imię to jest naprawdę, kurde, jakieś, nie wiem, skąd wyrwane, ale... no dziwne. O. To trochę naokoło pójdziemy. Chodź, chodź. Chodź. Ale nie idź tędy. Nie idź drogą, gdzie ktoś cię zaatakuje, okej? Okay? Tędy chodź. O-o. Chodźmy. Szybko. Szybko, doktorku, tutaj! Doktorku, tu. No nie tutaj. Tak jak widzicie, stworzyłem sobie teraz drugiego buddy, żeby, nie wiem, może trochę sobie ułatwić tę misję, bo wiecie, jak jeden zostanie zaatakowany, to przecież drugi będzie jeszcze żył. Więc... no, mogę powiedzieć z ręką na sercu, że może być ciekawie. To może być bardzo ciekawa sprawa. Chociaż... dobra, z dobrej strony idziemy. Chodźmy. Tutaj, szybko, szybko. Szybko. Woo! Gdzie ten doktorek? Ty, głupcze. Tutaj. Tutaj. O, dokładnie. Teraz szybko spylamy. Spylamy. O! Dobra, jak widzicie, mamy trzech moich buddies. I teraz lecimy do przodu. Ponieważ jak wiecie, no może być taka sytuacja, że te działka mogą mnie zaatakować. Przez co, wiecie, dwóch może paść, ale ostatni przeżyje, więc warto byłoby taki patent ogarnąć. Tak mi się wydaje, że byłby on całkiem wpyte. Szczególnie, że teraz chodzą za moim tym. Chodź, doktorku. Idziesz? Chodź. Głąbie. Dobra. Tu mamy tą bazę całą. I teraz szybciutko. Tutaj, doktorku, tutaj, dokładnie tak. Wracamy. Tutaj. Szybko. Nie panikuj. Szybko. Go. Nie, no kurde. To się nie dzieje naprawdę. Szybko. Gdzie jest moja baza? Tam jest, dobra. Szybciutko. Za mną. Doktorku. Idziesz? Tutaj. Dokładnie. No nie gadaj. Szybko. Jezu, z kim ja współpracuję? Z jakim ja debilem tu współpracuję? Już? Przestałeś panikować? Szybko, no kurde! Chodź tu, szybko, no za mną! Nie skradaj się, tylko szybciej trochę. Tutaj. Dobrze! Dobrze, pięknie. Dobra, to świat numer 5 mamy już zaliczony, moi drodzy. Tak więc to była dosyć ciekawa rzecz. Jak sami zresztą widzicie. Tylko jeden srebrny medal nam został. Tak więc 3 złote, jeden srebrny, elegancko.